Welcome to the channel, my name's Rob, and in today's video, we're going to find out what happens when the poles go up to those pearly gates in the sky. And if you enjoy the video, make sure you like and subscribe, but please go check out our vlogs on the vlog channel, Charlie and Rob, and we've got a playlist of when we went to Poland. Bardzo dobrze. Skrybo, bardzo dobrze, że cię widzę. Proszę mi powiedzieć, co tam się przy bramie dzieje, jakieś burdy, hałasy są, ktoś w bramę kopie? Panie, to przy bramie, ale spokojnie, jest tam święty Piotr, na pewno sobie poradzi. Spokojnie, nie pchajcie się, ja go znam, ja wam zaraz to załatwię, nie pchajcie się. Ty gruby, zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. Czekajcie, ja wam to załatwię. Idzie święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, bo jakby nie szedł, to wiadomo, żeby było, że nie idzie, nie? A idzie, o. Święty Piotrze, co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was żal. Tak, ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. No, ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi podpierdzielić, no zawsze ktoś podpierdzieli, no. No taki naród, no. No co im powiedzieć, bo tam czekają? Powiedz, że oddzwonimy. O, dobra, to ja im tu do domofonu powiem, żeby nie łazić, także... He's been done. St. Peter has been done. Słuchajcie Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że się dzwonimy, mamy jeszcze wasze komóreczki, także jesteśmy in touch. Jakby coś, to walcie na błękitną linię. Blue Line, so I've got a little bit of background to some of these things. Blue Line is the national abuse line or something like that, isn't it? Why would they call that? Why would they call that? Ej, gruby, co się cieszysz? Co się gruby cieszysz? Co? Myślisz, że przez Rubina nie widzę? Rubin was an old TV. Russian TV. Panie, co jest? Jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały grajdołek rozwalą. Przecież oni nie użyli słowa rozwalą. Dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję. W takim razie, święty Piotrze, idźcie i coś im obiecajcie, ale coś takiego ekstra. Może wizy do Stanów? Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. Dobra, okej, obiecam. Dobra. See, I've done a little bit of research. Apparently Poland have been trying to get visa-free access to the United States, haven't they, for years apparently, and I think they've got it now. I don't think we've got it in the UK to the United States. Not that you'd want to go to the United States, but by the by. Słuchajcie Polacy, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać. Ale zanim to nastąpi, muszą się znaleźć moje klucze od bramy. He's taking the keys off Peter. I te miedziane zdobienia też. Gruby, wyskakuj z reklamowy. Już. No co się dziwisz, że wiem? Wiem. Dzięki, Judasz. Dobra. A teraz tak, na początek możemy wam obiecać 3 miliony mieszkań do wybudowania. Pakiet cyfry plus na rok i nowy Windows 9.5 na dyskietce. Surely this was filmed before Windows 90. Well, no, after Windows 95, surely. They are giving them some pretty rubbish things, right? Flats that they've got to build themselves. So basically Sky TV and Windows 95 on floppy disk. That is not great negotiation. Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze dwie zimówki do Żuka, także... Dobrze, w takim razie, Skrybo, proszę mi przybliżyć historię tych... Polacy. Polacy, historię Polacy, proszę. 966. chrzest Polski! Bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą? No, ślub mieszka z Dobrawą. Pamela to ona nie była, nie? Dobrze, ten Dratewka ją siarą zaciukał. Dratewka was the... See, I know these things. And actually, I knew this one before even for having the knowledge given to me.
Jatovka was, I think that's how you pronounce it. He was the sheep farmer. I don't know why I'm calling it sheep farmer. The shepherd who put sulfur in the sheep that the dragon ate. And then he died because he drank water. I know my stuff from our visit to Krakow. Krakow? Dalej. 1410 wygrana bitwa z krzyżakami pod Grunwaldem. O, i bardzo mi się to podoba. Panie, jak podoba? Przecież ci krzyżacy to nasi byli. Dalej. 1772, pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można, widzisz? A można. Panie, ale zaraz potem był rok 1939. Ojej, ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej, dalej, dalej. 1989 Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. A i od tej pory to już chyba same sukcesy. A jest. No nie do końca. No nie do końca. Można by rzec, że dopiero ostatnie dwa lata wstecz do tyłu były normalne. Jak to ostatnie dwa lata wstecz? No tak, no popatrzcie sobie. Tylko rozpoczęto walkę z korupcją, wprowadzono program Solidarnego Państwa, wykryto układ. Chyba okresowy. Chłopaki, nie kłóćcie się, no ważne jest to, że są niezadowoleni. Dlatego ja proponuję na początek tych Polacy gdzieś przenieść. Ale gdzie? Najlepiej do Stanów Zjednoczonych, to bogaty kraj, problem się zrobi. O, i bardzo dobrze na to czekałem. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966 ślub Mieszka i Pocahontas. 1410 wygrana bitwa z Cheyennami pod Greenland, niedaleko Boston, Massachusetts. 1772. Kanada, Meksyk i maleńka wysepka Pictou dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005. Do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jarek. Nie no, to jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko pieprznie. Po dwóch latach wszystko pieprzło. Co jest z tymi Polacy nie tak? No święty Piotrze, no co jest z nimi nie tak? Nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tego. Czyli co tego? Nie wiem, może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradził. Bardzo dobre, starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do... strajku. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leziesz z So basically, wherever the poles are, there's trouble. There's trouble. You can put poles in any part of the world, any part of history. And yeah, there's difficulties. No. No ludzie, no kto ich tego nauczył? No ludzie, tak nie wolno mówić, no! To Polacy z naszych. Mam dość, idź powiedz, żeby szli do diabła. Co? Przecież oni stamtąd wracają. Powiedz, żeby szli jeszcze raz. No dobra, ja pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak zareagują, naprawdę nie wiem. Uważaj na siebie, Piotrek! O. Zobacz. Znowu Lucyfer dzwoni, widzisz, pan, widzisz? O. Halo? Bogun, co ty odpierdzielasz, ty, no chłopie, no nie przyznaj mi tu więcej Polaków, bo ja nie daję rady, no czwarty, to cię. Not even Lucifer can cope. Takiego chata to ja nie miałem od czasu wizyty Rosji, ty. Bogun, dobra,
no nie przyznaję mi tu Polaku, nie wiem, kogokolwiek, Azerbejdżanczyków mi przyszli, Watykańczyków, ale nie Polaku, nie wiem, Bogu. Lucjan. So the part, a lot of the part with Lucian or Satan or whatever you want to call him, apparently was improvised, which is always more fun, isn't it? Because you get those funny reactions from the different characters, and they you, I bet there's, I haven't seen this, but I bet there's going to be some corpsing, and people will not help but laugh. No, Lucek, no kogo mam ci przysłać? Lucy. Nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, czubówna. Taka sprawa jest w ogóle, ty, ale tego, ty, nie, o. Nie wiesz, to ma kawalerkę do sprzedania? Nie wiem. O, nie wiesz, ja tego zagajałem, ale... There you go. Jak Polacy tutaj mnie takie piosenki nauczyli, ty, posłuchaj, normalnie, ale ty, taki hicior u nas, ty, posłuchaj, śpiewałem tak, do nieba nie chodzę, to jest mi nie po drodze, muszę żyć, zachęcić towarzyskie. Będę brał cię, wiał cię. Okay, that's one I'm not sure about, Yalta. Yeah, you'll have to explain that one to me in the comments. Obviously, there's certain things that I've had some background information, for example, the dragon, the Russian TV, etc. But there's still obviously some that you've got to be in the know to know. Będę brał cię. Gdzie? Jał cię. Gdzie? Jał cię. Aha. Polacy jak się wkurzyli, ty, jak wzięli te wszystkie menzurki, baniaki, rurki, po rozpierdzielali. All the moonshine equipment. Fiodor się jeszcze niepotrzebnie schylił. Dojechał do ostatniej stacji metra, od razu. Naprawdę, oni Bogu, nie, ale jest po prostu. Ty, Bogu, a powiedz mi, a koło ciebie dalej stoi ten taki farbowany transik, taki z trwałą modulacją? Taki blondynek, ty, on pod pachami też taką ma? Powiedz mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię chwali. Co, no. Co tam mówisz, Lucjan? No, słuchaj, powiedz mu, że Belzebubik się o niego pytał. No. Lucjan, nie dzwoń do mnie w takim stanie. No, kolego się wstydzisz, no. Oh, God. I just my favorite bits about this is just watching the character of God corpsing. Because I said that section there is improvised, and he doesn't know what the character of Lucian's going to say, and him the character of God trying to keep a straight face is just priceless. It's so...
I just love people corpsing. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej. Ja u nas tak jest. Ty, Bogu, ale ty, słuchaj, ale kurde, ty, Bogu, ty nie uwierzysz, ty. Ale mamy tu takiego miglanca, normalnie, ty, mówię ci, taki, kurczę, ty, jak on kłamie, jak on wszystkich kłamie, nawet mu brewka nie tyknie. Kogo macie? Kurskiego. There you go. So I was kindly had this video sorted to have proper translations. And there you go. Kurski, who was the head of a Polish pro-government propaganda TV station. Thank you very much. That answers questions. Who is Kurski? Now I know. He's in hell, apparently. Ty, ale jaki zdziwiony co on tu robi? Dałem go do innych zdziwionych. Do ateistów. Ci też się dziwią, kurde. Ja, mówię ci, Bogu, co my tu mamy, ty? Kurde, Bogu, nie uwierzę, normalnie, ty, Bogu, ty. Ej, Bogu, ty, słuchaj, a ty, Bogu, a... Bogu, ej, ty się tak nie spinaj, kurde, Bogu. Dali ci kredyt we frankach, czy... God. It's utter mayhem. It's utter mayhem. Straight face. Bo wy tam jakiś mecz oglądacie, czy... They don't know what he's gonna say. They just don't know what he's gonna say. Bo ty tam czasem się nie chichrasz coś, co? Wy coś białego pewnie wciągacie. I've just noticed as well, I am reading the subtitles quicker than the characters are speaking. I'm getting to life before everyone else is. So sorry for the premature laughing. Oh. Bogu? Tak, ze sznura dzwonię. Ty, a Bogu, a zrobił taki teścik, ale nie bój się, nic żadne tam... Bogu, ty, a puść sznur. Co? Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz? Cud! Nie, co, tylko 21 wiek. Ja w ogóle tu z Hela do ciebie dzwonię, że taka. It's calling from hell. Yeah, the funny. I get that. There is a place called hell with only one L in Poland. Co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie? Bogu, ale nie, naprawdę, nie przyznajmy tu Polaków, nie tak się konkurencji nie wykańcza, ale nie, Bogu. Dobra, Lucjan. Chwało cię coś słyszę, wiesz? Lucjan. Poszliej. Dobra, Bogu, wal do sznura. Oh, God. Literally. Raz, raz, raz.
rap, jak mnie słyszysz, jak rap. Lucjan. Tak? To ja tych Polaków daję do czysta. O, żebyś się nie zdziwił, chłopie. A? Oni już tam byli. Czyściec już z nazwy pasuje. Nic tam nie ma. Wszystko wysprzątane. Czyściutko jest. Dobra, Bogu, słuchaj, ty, ja muszę kończyć, bo mi Polacy kocią rozkręcają. St. Peter's back. It's with the clapping. Panie, coś się stało? He's missed it all. Kolega z wojska dzwonił. No mówiłeś nam, że mieliście tam niezłe piekło. Ale panie, byłem, rozmawiałem z Polacy. Tak. Prosili o jeszcze jedną szansę, powiedzieli, że się poprawią, już rozpoczęli akcję Przywka. Oddali wszystko, co mieli. Atlantyda się znalazł. Dobrze, w takim razie ostatnia szansa, masz jakiś pomysł? Tak, ja proponuję zrobić to, co zazwyczaj działało. Proponuję przenieść ich do starożytnego Rzymu. O. Bardzo dobry pomysł, starożytny Rzym, ostatnia szansa. Tak. Czytajcie, co wyszło. 753 rok przed naszą erą. Cudownie ocaleni przez wilczycę dwaj bliźniacy. Just brilliant. It's so silly. The poll's causing a nuisance, an absolute nuisance. Not even Lucifer wants them. I love the stupid improv that ended up taking place. And I think that really, that's what made it, right? That is what made this. It was so silly. And it was, as I said, trying to make the guy playing God corpse. Corpsing is when you laugh when you're not meant to laugh, basically. Just so silly, so fantastic. I don't know what else to say. I really, really enjoyed that. That has given me a proper good laugh. I hope you enjoyed it too. If you did, obviously hit that like button and subscribe. And thank you to Martin for sorting out the translations. I'll catch you next time.